Cześć, z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. Wraz z aktualizacją objazdowy New Coworld do Fallout 76 w grze pojawiło się tytułowe wesołe miasteczko. Zlokalizowane jest na terenie Popieliska, na zachód od Lewisburga. Prowadzi je Patricia Myers, córka pracowników parku rozrywki New Coworld, który mieliśmy okazję odwiedzić w Fallout 4. Wraz z kobietą do dawnej Wirginii Zachodniej przybyli jej brat, Pete, kolega z pracy ich rodziców, Ginter Jenkins, ratownik medyczny Del Walsh oraz maszyny, Protektron Bruno Mocarny Robot, robomózg Wróżąca Pani G, superniania balonowa artystka Chloe oraz pan kochany, Złota Rączka. Na miejscu dołączyła do nich Betty Hill. Co ciekawe, Del Walsh został wspomniany na jednej z holotasiem w czwórce. Był niezadowolony z warunków sanitarnych panujących w klinice w amerykańskim New Catown. Bezskutecznie próbował edukować swoich współpracowników w kwestii higieny. Gdy w parku zaczęło dochodzić do częstych wypadków na skutek awarii atrakcji, po opatrzeniu setek ludzi i dwóch ofiarach śmiertelnych w ciągu pół roku oraz braku reakcji na to ze strony przełożonych, Walsh postanowił nagrać swoje przemyślenia na holotaśmę i udać się bezpośrednio do Johna Caleba Bradbertona, po to by mu ją wręczyć. Podczas Wielkiej Wojny Pat oraz Pete ukryli się wraz z Ginterem w bezpiecznym miejscu w New Coworld. Gdy mężczyzna zdecydował się sprawdzić, jak jest na zewnątrz, wystawił się na działanie promieniowania, co sprawiło, że stał się gulem. Rodzice dzieci, Randall i Muriel Myers, prowadzili objazdową odnogę parku. Wrócili tam, gdy tylko mogli. Towarzyszył im m.in. Del, którego za karę przeniesiono w teren. Mimo zagłady, jaka spotkała świat, postanowili oni kontynuować działalność, lecz już na własną rękę. Dołączyło do nich kilku byłych pracowników. Ekipa z czasem się skurczyła, jej członkowie zmarli bądź też udali się w swoją stronę. Tak czy inaczej, objazdowe New Coworld pomogło im na odnalezienie się w nowej postapokaliptycznej rzeczywistości. Podróżowali oni po zniszczonej Ameryce, przywracając ludziom uśmiech i nadzieję, dając rozrywkę, przy okazji zarabiając na życie. Do najważniejszych atrakcji objazdowego New Coworld należały kolejka górska, koło fortuny, miasteczko w stylu Dzikiego Zachodu i tunel miłości. Poza tym masa mniejszych rozrywek, strzelnice, karuzele, nóg automaty, rzucanie do celu i wiele, wiele innych, punkty gastronomiczne i oczywiście zimna Coca-Cola. W terminalu na wzgórzu na południe od wesołego miasteczka znajdziemy osobisty terminal Patrici, w którym możemy zobaczyć zarobki z ostatnich kilku lat. Nie zawsze udawało im się wyjść na plus. Zapytacie, w jaki sposób Patricia i spółka transportowali taką ilość sprzętu? Otóż za pomocą ciężarówek, które zresztą widzimy w grze. Niestety w 2083 roku rodzice Myersów zginęli podczas ataku bandytów. Nastoletnia Patricia postanowiła przejąć objazdowe New Coworld oraz opiekować się bratem, choć była zła z tego powodu. Utrata dzieciństwa spowodowana wojną nuklearną była dla niej wystarczającym ciężarem, lecz kontynuując dzieło rodziców, chciała uczcić ich pamięć. Pete zniósł całą sytuację o wiele gorzej. Objawiła się u niego depresja. Del przepisał mu leki, lecz siostra była o to zła. Czuła, że to tylko pogorszyło jego stan, ponieważ często przesadzał z ilością branych środków. Objazdowe New Coworld wędrowało po pustkowiach wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, aż w 2104 roku dotarło do Wirginii Zachodniej. Na krótko przed przybyciem grupa została rozdzielona na skutek ataku bandytów, a następnie przez szpony śmierci. Obóz założyła tylko część ekipy, która czekała na przybycie reszty. Jedną z pierwszych osób, które odwiedziły objazdowe New Coworld, była tajemnicza starsza kobieta, która wręczyła Patricii zgrzewkę butelek New Coca-Coli, twierdząc, że zawierają one szczepionkę na chorobę, która niegdyś wybiła populację Apalachów. Tak się składa, że rozprowadzaliśmy ją wśród mieszkańców pustkowi w rozszerzeniu Wastelanders. Patricia twierdziła, że nie uwierzyłaby w opowieści nadzorczyni Krypty 76, gdyby nie skamieniałe postacie w pobliżu Lewisburga. W ramach objazdowego New Coworld do naszej dyspozycji są trzy wydarzenia publiczne. Zakręć kołem, tunel miłości oraz najbardziej poszukiwani. Co spało w głębinach to natomiast zadanie, w ramach którego finalnie mierzymy się z bossem, ultracytowym tytanem. Trzeba przyznać, że miła odskocznia od postapokaliptycznej rzeczywistości. A co wy o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Z mojej strony to natomiast już wszystko. Dziękuję za wysłuchanie i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.